Marek Mateja jeszcze boksuje po wygranej nad Fedotowcem. Humor troszkę poprawiony po tej porażce z Dąbrowskim? Znaczy humor, to jak zrewanżuje się Norbertowi, to będzie humor poprawiony. Nie, oczywiście cieszę się z wygranej, może nie była taka, jakbym chciał, ale rywal nie chciał za bardzo boksować. Bardziej przetrzymywać, skupiał się na przetrwaniu, no i starałem się znokautować i może aż za bardzo się starałem. Lepiej się czułeś niż w tej walce z Dąbrowskim, kiedy wyszedłeś do ringu po rocznej przerwie? Dzisiaj widać było troszkę większą aktywność, brakowało może serii ciosów, ale więcej próbowałeś. Tak, tu była większa aktywność, jeszcze nie było tego, co powinno być i co powinienem prezentować, no co myślałeś, ale już była ta większa aktywność, to co było największym mankamentem tam, czyli właśnie ta aktywność, większa. Kilka razy trafiłeś, wala była okazja może dokończyć, ale to jest chyba taki zawodnik, który wie jak przetrwać kryzys. Tak, on skupiał się bardziej na przetrwaniu niż na wygraniu walki, czasami tylko rzucał się, ale to chyba tak jak mówiłem, to zawodnik, który przyjechał przetrwać, a nie wygrać. Teraz rozumiem, chciałbyś zawodnika, który chciałby wygrać. Ta walka pozwoliła ci jakoś tam wrócić mentalnie już na ring? Mentalnie, cały czas jestem mentalnie gotowy, tylko właśnie to chciałem poprawić tą aktywność. No teraz chcę zawodnika, który ja najlepiej to jakbym spotkał się znowu z Norbertem, chociaż życzę mu teraz powodzenia, żeby wygrał dziś w nocy z Alvarezem, bo to dla niego też bardzo ważna walka i później może rewanż z nim. No jeśli wygra, to chyba do rewanżu ciężko będzie doprowadzić, ale taka trzecia walka to faktycznie na Polsat Boxing Night bardzo fajna propozycja. No tak, bardzo fajna, ale i tak życzę mu zwycięstwa, przecież to Polak, znamy się, pomimo tego, że rywalizujemy w ringu, to życzę mu powodzenia i mam nadzieję, że spotkamy się trzeci raz w ringu. Tym razem co by wyglądało inaczej w ringu, gdybyście się spotkali, bo pierwsza walka była bardzo wyrównana, była twoja przewaga, w drugiej brakowało ci czegoś. Jak wyglądałoby to za trzecim razem? Tak jak powiedziałem, brakowało aktywności. No i w tej na pewno trzeciej walce była większa aktywność. Jeszcze wydłużyłbym serię, dołożył do tego, bo cały czas jednak będę w treningu i to będzie, myślę, że dużą atrakcją dla kibiców, taka walka. Na zakończenie, wracając do tego pojedynku Alvareza z Dąbrowskim, sądzisz, że ma szansę? Gdzie jest szansa Norberta z tak dobrym zawodnikiem jak Alvarez? Może go Alvarez zlekceważy. Norbert ma tam jakieś swoje atuty, może jakiś cios taki wyjdzie mu, którym zaskoczy go Alvareza. Nie ukrywam, że Alvarez jest faworytem, ale życzę Norbertowi powodzenia. Co tobie największy problem sprawiało w boksowaniu z Norbertem? Z Norbertem co mi sprawiało? No właśnie ta, tak jak powiedziałem, ta aktywność na początku, brakowało tego dojścia nogami i myślę, że teraz będziemy to poprawiać i będzie dobrze. Szybki powrót? Po tej porażce jakieś dalsze plany już są? No na razie święta z rodziną, Sylwester tutaj we Wrocławiu i zaraz po nowym roku wracam do Warszawy. Będziemy uzgadniać z promotorami, co robimy dalej. Dziękuję.